Przebywając w centrum Radzenia Podlaskiego, podążając za podróżnikami na skwerze podróżników, można przenieść się w dowolne miejsce na ziemi. Znajdujemy się na skwerze podróżników w Radzeniu Podlaskim, skwerze, gdzie swoje tabliczki odsłaniają najsłynniejsi globtroterzy. Skwer powstał w ramach takiego cyklu pod nazwą Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami, cyklu, który, za pomocą którego pokazujemy odległy nie tylko geograficzny świat, ale również kulturowo. Każdy podróżnik, który przyjeżdża do Radzenia w ramach Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami, odsłania tutaj swoją tabliczkę. A tabliczki są symboliczne, zawierają odcisk łapy niedźwiedzia, łapy, która wzięła się z herbu Radzenia Podlaskiego, gdyż w herbie znajduje się biały niedźwiedź na czerwonym tle i w tą łapę wpisane jest imię i nazwisko podróżnika. I w ten sposób symbolicznie ten niedźwiedź wędruje sobie po skwerze podróżników w Radzeniu Podlaskim. Jest to miejsce centralne w naszym mieście i wspólnie z władzami miasta uznaliśmy, że to będzie odpowiednie miejsce, aby uhonorowywać największych podróżników w naszym kraju. Prelegenci, podróżnicy, którzy przyjechali do Radzenia, zabrali już nas w najdalsze zakątki naszego świata. Mało tego, wybraliśmy się tam na wszelakie sposoby. Był Wojciech Cejrowski, z którym boso wędrowaliśmy. Byli Aleksandra i Karol Lewandowscy, którymi udawaliśmy się kolorowym busikiem w najdalsze zakątki naszego świata. Była Barbara Dmochowska, gdzie pojechaliśmy z użytym Subaru. Był Aleksander Doba, z którym podróżowaliśmy kajakiem. Naprawdę, mieszkańcy Radzenia mogli już zwiedzić praktycznie każdy zakątek naszego kraju. Planów jest bardzo dużo, co rusz pojawiają się nowe inicjatywy. Polacy naprawdę są bardzo kreatywni w poznawaniu świata. Chociażby pan Bargieł, który zjeżdża na nartach z różnych szczytów, też jest moim marzeniem, żeby odwiedził nasze miasto. Naprawdę, pomysłów jest bardzo dużo i myślę, że jeszcze nie zabraknie ich nam przez wiele, wiele czasu. W małej miejscowości Bramowice, około 30 km na północny zachód od Krakowa, w malowniczym parku krajobrazowym rzeki Dłubni, znajdujemy zabytkowy, niemal 800-letni klasztor Norbertanek, a historia zakonu Norbertanów jest jeszcze starsza. Zakon świętego Norberta powstał dokładnie 900 lat temu we Francji. Został założony przez jedną z najznakomitszych postaci XII-wiecznej historii Kościoła i Europy. Świętego Norberta, arcybiskupa. Wzór jego ewangelicznego radykalizmu tak bardzo pociągał wielu młodych ludzi i wzorem świętego ojca Norberta przyjmowali habit zakonny, zamieniając także swoje zamki na klasztory. Zakon ten w błyskawicznym tempie rozpowszechniał się na całym terytorium Europy i Bliskiego Wschodu. Szybko dotarł także do Polski. Byli apostołami religii chrześcijańskiej, ale także piewcami patriotyzmu. Dlatego też zostali podczas zaborów w sposób szczególnie znienawidzeni przez zaborców. Spośród 16 opactw, jakie istniały na ziemiach polskich, po kasacie licznych klasztorów pozostały cudem Bożej opatrzności tylko dwa. Na krakowskim Zwierzyńcu oraz my, Norbertanki w Imbramowicach. Klasztor i kościół sióstr Norbertanek w Imbramowicach został ufundowany przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża w 1226 roku, a więc klasztor, który posiada długą historię i piękną tradycję. Już niespełna po 40 latach został zrujnowany przez Tatarów i długi czas dźwigał się z upadku. Takim przełomowym, ważnym momentem był rok 1710, kiedy wybuchł wielki pożar, zniszczył doszczętnie kościół i klasztor. I niemal od fundamentów został odbudowany nowy. Realizatorką tego trudnego zadania była nasza Ksieni Grotówna. Najcenniejszym skarbem naszej świątyni klasztornej jest XVII-wieczny obraz łaskami słynący Pana Jezusa cierpiącego. To właśnie liczne świadectwa
osób, które tutaj przez wieki doznawały ukojenia w swoim cierpieniu. Liczne podziękowania ludzi, którzy doznali szczególne łaski od Pana Jezusa cierpiącego. Te świadectwa, te podziękowania sprawiły, że nasza świątynia klasztorna w 2003 roku została podniesiona do rangi Regionalnego Sanktuarium Męki Pańskiej. Wewnątrz naszego klasztoru znajduje się wiele skarbów, przede wszystkim piękne stare księgi. Są też inne skarby, na przykład piękna monstrancja. Dokładamy wszelkich starań, ażeby nasze budynki klasztorne służyły nie tylko dla celów duchowych, ale także kulturalnych. Chyba jako jeden z nielicznych klasztorów, a może jedyny w Polsce, mamy obecnie przyklasztorny teatr imieniem księgi Zofii Grotównej. Bowiem naszą szczególną troską jest, aby przez piękno, dobro, pociągać ludzi, zwłaszcza młodych, do Pana Boga. W pobliżu murów klasztornych, obok cmentarza, warto zwrócić uwagę na wyjątkową, prawdopodobnie 300-letnią latarniową kapliczkę zbudowaną z czerwonej cegły w kształcie walca. Osmalone ścianki świadczą o tym, że wewnątrz umieszczano łuczywo lub olejowy kaganek, by jak latarnia wskazywała drogę do klasztoru. Dlaczego narodowy